Już w tym tygodniu startuje Liga Mistrzów. No i stwierdziłem, że zrobię dla Was taki odcinek. Moje top 8 klubów, moje największe faworyci do wygrania tegorocznych rozgrywek. Stwierdziłem, że to jest spoko pomysł na film, dlatego że mamy nową serię Ligi Mistrzów, nową wersję. Wszystko jest nowe. Jestem mega ciekawy, jak to wypali. I dałem 8 klubów, dlatego dałem 8, bo pierwsza ósemka w tym nowym formacie, w tej tabeli, pierwsza ósemka od razu awansuje bezpośrednio do 1/8, podczas gdy miejsce od 9 do podajże 16 albo któregoś tam, nie pamiętam teraz dokładnie, walczą między sobą w barażach. I ta ósemka to jest moim zdaniem najprawdopodobniejsza ósemka do zagrania w tej ósemce i w jednej ósmej bez baraży, prawda? Także zaczynajmy. I zaczynamy od miejsca 8, w którym dałem FC Barcelonę i będę szczery, to jest chyba moje najbardziej życzeniowe z całego tego wszystkiego, ze wszystkich tych klubów. Dlatego, że wiem, jaka jest sytuacja Barcelony finansowa, wiemy, co się działo latem. Wiem, jak Liga Mistrzów wyjdzie w tym roku, w tej nowej wersji pod nowym szkoleniowcem, bo w lidze jest na razie spoko. Ale uważam, że po prostu na Ligę Mistrzów w tym momencie Barcelona to jest klub. Będę szczery. Jeżeli oni awansują do tej 1/8 jako jeden z tych 8 klubów, jako ten ostatni klub, ja będę po prostu szczęśliwy. Dobre mieliśmy losowanie. Tutaj tak zapomnę, bo nie do końca sprawdzałem losowania niektórych klubów. Tak mniej więcej przejrzałem, ale uważam, ale na Barce to powiedzmy nie jestem. Jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda. Barca ma najlepsze losowanie, uważam. Nawet może być najłatwiejszy, jeżeli chodzi o wszystkie mecze, ale wiem, że pozostałe kluby są na tyle silne, że prędzej, jeżeli mówię o wygraniu Ligi Mistrzów, dałbym kogoś z tej ósemki. Barca uważam tak, jako kibic. Bezpośrednio mam zdjęty 8 i później ćwierćfinał, będę szczęśliwy. Czy powiedzieć, się uda dalej, czy uda się wygrać, nie chcę się nastawiać, bo sytuacja klubu jest taka jest, nie chcę się nastawiać, że my znowu będziemy walczyli o jakieś tam wygrania czy inne rzeczy, bo to nie ma sensu uważcie, ale Barcelona 8 awansują, uważam, do 1/8 bez tych baraży. Wygląda to wszystko na razie spoko, zobaczymy jak będzie dalej. Na miejscu 7 dałem Juventus. Dałem Juventus dlatego, że Juventus bardzo fajne okienko, bardzo fajna przebudowa. No i mogą zajść daleko, mogą zajść naprawdę daleko, jeżeli chodzi o tą nową rozgrywkę Ligi Mistrzów. Podoba mi się to, jak został ten klub przebudowany. No i zobaczymy. Uważam, że to może być naprawdę ciekawy projekt, który może powróci Juventus do może tyle co seryjnego zdobywania mistrzostwa, jednak liczeniu się bardzo to mistrzostwo. Bo ile Juventus Allegri'ego, no liczył się, aczkolwiek wydaje mi się, że w ostatnich latach poprzedni sezon Interu, mistrzostwo Interu było wiadome chyba już od początku 2024 i to sam powiedział na początku 2023, jeżeli chodzi o Napoli. Także zobaczymy, jak będzie w tym roku z Juventusem, czy to będzie oczywiście też takie pewne mistrzostwo, jak żeby wygrali, czy oni są tam któryś, teraz nie pamiętam, bo wtedy nie sprawdzałem tego, ale uważam, że naprawdę spoko wyszło. Także miejsce 7, Juventus. Miejsce 6, PSG. No, wiadomo, Paryż stracił Mbappé, ale bez Mbappé i tak uważam, to jest całkiem solidna drużyna, która no, z tego co widziałem, ma dosyć, no, ludzie mówili, trudne losowanie. Trudni przeciwnicy się trafili, bo tam chyba był City, Bayern, chyba Arsenal. Jeszcze chyba było PSV, Salzburg. Ale uważam, że PSG nie po to wydawało tyle kasy. W tym roku, no, dosyć skromny transfer, znaczy João Neves to był taki największy, 70 milionów z Benfiki. Poza tym, no, był ten taki młody Francuz z Ligi Francuskiej. Nie pamiętam nazwiska, ale to jest skrzydłowy, ten ruski bramkarz i Pacio.
jako kolejny obrońca Eintrachtu. Uważam, że no nie po to tyle wydali, w sensie oni jeszcze mają tak, Kolomaniego, oni mają no do tego Donnarumę cały czas, tam jest cały czas masa solidnych piłkarzy, no i no te 4 lata wydawania pieniędzy powinny sprawić, że to jedna ósma będzie, to górna ósemka będzie po prostu obowiązkiem, nawet jak nie ma Mbappe, tak szczerze nie ma za bardzo kto go zastąpić. Ja jest Barcola, ale to nie jest, wydaje mi się, że już aż takie zdania z zastąpieniem Mbappe, chociaż nie wiem. Miejsce piąte, Inter. Inter w tamtym roku zdominował Ligę Włoską, Lidę Mistrzów, no odpali z jednej ósmej z Atletico. W tym roku uważam, że awans będzie dla nich po prostu istotny. Mogą namieszać, ponieważ no, nie stracili nikogo ważnego. Nie udało się, nie stracili nikogo, powiedzmy, bardziej ważnego. Dwa dobre transfery, darmowe, w sensie Zielu i Taremi. Do tego Vuku Fratesiego, tak jak mówiłem, nie stracili nikogo takiego bardziej istotnego z tej kadry poprzedniej. To ogólnie tylko chyba tam tylko młodzi odchodzi na wypożyczenia, ewentualnie gdzieś tam indziej. Tak to naprawdę uważam, że Inter może w tym roku też namieszać. Miejsce czwarte, Liverpool. Dałem Liverpool dlatego, że Liverpool też nie stracił nikogo bardziej istotnego. Jeden super transfer uważam Kieza, w sensie jako zabezpieczenie na przyszłe odejście Salaha, bo to już jest, wydaje mi się, prawdopodobne. Zobaczymy, to jest jeszcze, dużo osób mówi tak, to jest jeszcze ten Liverpool klopowski, bo to jest jeszcze cały czas ten trzon główny z Liverpoolu klopowskiego. No, czy Matip, ale tam no jest Konate, jest Van Dijk cały czas. Jest cały czas jeszcze właśnie Salah, jest Alisson. Więc uważam, że ten Liverpool jeszcze może dużo zrobić pod tym względem. No i uważam, że tak jak Klopp dochodził chyba z nimi do finału Liverpoolu z Liverpoolem chyba z 3 albo 4 razy dochodził do finału Ligi Mistrzów, no to czemu nie miałby teraz znowu awansować? Oczywiście już nie Klopp, tylko Slot. Miejsce trzecie. Otwieramy podium, Bayern Monachium. Bayern Monachium, powiem tak, też nie stracili w sumie nikogo takiego ważniejszego. No jest, dostał Kimmich, jest cały czas Harry Kane. Przyszło w kilku ciekawych zawodników, w sensie jest Palinia, który był już łączony z tym klubem troszeczkę długo. Jest Michael Olise. Więc no, uważam, że dobrze wzmocniony klub. Raczej no wrócę do myślenia o mistrzostwie Niemiec w tym roku, na pewno uważam, że się w końcu uda. A Lidze Mistrzów to jest cały czas silny klub, który dla mnie osobiście jest jednym z takich dwóch głównych zawsze do kandydatów do wygrania. No i tutaj też nastawiałbym się raczej nawet na półfinał w przypadku Monarchii i Dzików. Też chyba nie było żadnej takiej, jak to myślę, istotnej straty. No Kimmich, ale nie wiem, czy Kimmich, czy tam Coman, bo tak o nich się mówiło, bo oni zostali, ale nie wiem, czy to byłyby jakieś dużo istotne starty, zwłaszcza, że w przypadku jednego mamy Olise, w przypadku drugiego mamy Palinię. Dodatkowo właśnie wzrosła prawa obrona, no wydaje mi się, że jest okej. Okay. Miejsce drugie, Manchester City. I teraz tak, ja tu nagrywam, bo teraz coś tam było z tymi procesami. Jakimiś tam oskarżeniami City, aczkolwiek powiem tak, dla mnie Manchester City to jest po raz kolejny maszyna, która tak, no wrócił Gundogan, przyszedł ten młody Savio, też trzeba zaznaczyć, też nikt nie odszedł taki bardziej istotniejszy z tej układanki. Jestem w stanie uwierzyć, że mogą oni po raz kolejny zajść daleko, może nawet dalej niż rok temu, może nawet po raz kolejny do finału.
To się uda, zobaczymy, czas pokaże, ale no uważam, że oni też są typowani. Czy właśnie na zwycięzcę, czy ja pamiętam jak rok temu wszyscy się tak typowali, że obronią nawet ten tytuł. Nie wiem, czy wygrają drugi raz w tym roku, ale finał jest ich zasięgu. Nie wiem jak jest teraz, bo tam dopiero dzisiaj gdzieś widziałem, że usłyszałem o coś, ale nie wiem, czy to się w tym roku już wydarzy, te Osądy City, czy kiedy indziej, ale nie wiem. No i miejsce numer jeden. No król tych rozgrywek, jeżeli chodzi o klub. No Real Madrid, no nie mogłem dać inaczej. No. Mają Endrika, mają Kyliana Mbappé. Wygląda to cały czas dobrze. Nie wiem, jakie są losowania. W sensie tam widziałem, że mają chyba Liverpool. Chyba mają Bayern, Leverkusen. Nie pamiętam wszystkich. Nie pamiętam wszystkich, bo głównie się skupiłem na Barcelonie, jak już mówiłem. Ale też poza Krosem, który po prostu no, skończył karierę, gdzie był jakiś wielki odejść. Wiadomo, nie udało się sprawdzić tego obrońcy, to może być problem, ale no, Real Madrid to są no, królowie Ligi Mistrzów i uważam, że nawet jeśli to jest nowy format, to ciężko mi jest stopować zwycięzcę tych rozgrywek innego niż Real. I tyle. No i no, co najmniej finał, co najmniej półfinał, to jest dla nich, no, że tak powiem, obowiązek, nie? I co, i to chyba tyle. No to jest taka moja pogadanka o takich 8 klubach, które moim zdaniem najbardziej wygrały tą Ligę Mistrzów. Od razu tak upośledzam jeszcze może jakieś komentarze po klubie, gdzie na przykład jest Arsenal, gdzie jest Dortmund, gdzie jest coś tam innego. Będę szczery. Jeżeli chodzi na przykład o Arsenal, to powiem tak. Z klubów angielskich jestem w stanie uwierzyć, że, bo w tym roku klubów angielskich są 4 znowu. City, uwierzyłbym, że mogą trafić do finału. Liverpool może zejść daleko, bo oni też w ostatnich latach widzę, że grają naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o Arsenal, uważam, że oni o wiele bardziej będą skupieni na tym, żeby w końcu dobrze wygrać tę lidze, zagrać tę lidze na mistrzostwo. A Liga Mistrzów USB dobry wynik. Wiadomo, dobry wynik też dla nich będzie ważny, ale dla nich będzie ważniejsza jednak chyba ta liga po prostu angielska. Jeżeli chodzi o Dortmund, kurczę, będę szczery. Przez 2 ostatnie lata tam było się działo tyle zmian, w sensie teraz awansowali do Ligi Mistrzów rok temu, teraz się troszeczkę pozmieniało, bo podchodzili trenerzy, bo zmieniał się trochę składzik. Nie wiem, co mogę o nich powiedzieć. Mogą zejść oczywiście daleko po raz kolejny Dortmund, ale nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany. Chodzi o jakieś inne kluby, które grają w tej Lidze Mistrzów teraz. Ciężko mi skalić tak jeszcze 108, bo to mówiłem. Atletico Madryt. W sumie Atletico mogłoby gdzieś zejść daleko. Może bym mówił, że bardziej w Atletico niż w Barcelonie, biorąc pod uwagę to, jak to wygląda, ale zobaczymy. Słuchajcie, ja nie chcę stawiać tutaj. To są moje typy, tak? Może oczywiście to Atletico, może do Barcelony stawił, ale też jestem przekonany, jak oni to losowanie tych swoich przeciwników mieli. Jak to oficjalnie będzie wyglądało. I to chyba tyle. Nie wiem, czy inne wspomniałem, bo inne kluby, szczerze, no to są już po prostu kluby na ewidentnie ten baraż i tyle. I to do zobaczenia na samym filmiku, do zobaczenia, elo.